Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku czeka Was budowanie i to dość dużo budowania, bo w sumie dawno tego nie było. Mam zamiar wybudować dość ciekawy, dość duży budyneczek. Przypominam, że gram sobie z włączonymi kanibalami, bo właśnie w ostatnim gameplayu je w końcu włączyłem, czyli zrobiło się niebezpiecznie. I gram też już na patchu 0.26. Jeżeli ktoś nie widział listy zmian, jakie ten patch wprowadza, to znajdzie ją w opisie do filmiku. Ja tylko pokrótce pamiętam, że został dodany dźwięk szumienia drzew, kiedy wiatr właśnie wieje, ulepszone cieniowanie kilku tam roślin. Chyba że to się rozwala. To się chyba wcześniej nie rozwalało, a teraz się rozwala, więc to jest też fajne. No ale patch nie był jakiś duży, więc wypadły mi z głowy te zmiany, bo nie było to coś dużego. Okej, ale mówiłem, że będę coś budował i prawdopodobnie będzie to... Jak to się nazywało? Gazebo. Tutaj. Bo przydałby mi się taki punkt obserwacyjny na przyszłość w obozie. Myślałem, gdzie by to postawić, skoro tutaj i tak wszędzie jest las i drzewa. Może gdzieś tutaj? O, coś takiego. Nie no, to aż za wysokie, bez przesady. Postawię sobie tutaj gdzieś może w lesie to coś. Mniej więcej... O, coś takiego. Tylko teraz kwestia oczywiście, żeby to dobrze ustawić jeszcze jest. O, coś takiego. 60 patyków, 69 kłód. No nieźle. Nieźle, nieźle. Stoi chyba dobrze. Tak, powinno w tym miejscu to mi pasować. Ale słuchajcie, jeszcze się upewnię. No bo tu będzie stać, to jak ja od tej strony będę chciał patrzeć, co tam się znajduje, to na to sobie po prostu wejdę. Być może później sobie tu jeszcze dobuduję jakąś platformę, żeby w ogóle tam wchodzić. No, nie głupi pomysł. Dobra, i tak tutaj w obozie mam dużo miejsca, więc takie coś mi kompletnie nie będzie przeszkadzać. Dobra, więc zaczynam ścinać drzewa. No, tylko nie te, które są w obozie, bo nie chcę ryzykować po raz już nie wiem który zniszczenia płotu. Więc będę ścinał te drzewa, które się znajdują poza obrębem mojego obozu. Mam tylko nadzieję, że nie trafię tutaj na kanibali. Nie mam ochoty się z nimi ścierać, bo mam dużo pracy. Zetnę sobie najpierw parę drzew, a później będę po prostu tylko brał kłody i nosił. Cały czas się patrzę, czy to jakiegoś kanibala nie ma. No, na razie żadne drzewo na płot mi nie spadło, co jest oczywiście bardzo cieszącą informacją. I mam nadzieję, że taki stan rzeczy się utrzyma. Nie chce mi się tego płotu już nie wiem po raz który naprawiać. To jest, znaczy fajnie, że po tym patchu te drzewa odrastają na jedno, bo jeżeli ktoś już na przykład tyle budował, że z całej okolicy powycinał drzewa i nie ma po prostu skąd brać surowców, musi latać gdzieś naprawdę daleko, żeby sobie te drzewo na tym wózku przywieźć. To dlatego kogoś jest dobrze, bo te wszystkie drzewa... Co tu się stało właśnie? WTF, drzewo mnie odskoczyło. Ale chyba nic nie zniszczyło, to dobrze.
O czym ja? A właśnie, dla kogoś takiego, co już zużył wszystkie drzewa w okolicy, musi gdzieś latać daleko, to takie coś po patchu jest to, że drzewa się właśnie z powrotem mu po prostu odrosły, to jest fajne, nie? No ale jeżeli ktoś ma płot, czy jakieś budowle, a akurat obóz w obozie, tak postawił sobie obóz, że w obozie ma kilka drzew, czyli między innymi jak ja, to wtedy się robi problem. Mogę od tej strony budować? O, mogę, nie muszę przechodzić za płot. Ciekawy jestem właśnie, jak to będzie w pełnej wersji, bo jak wiadomo, na razie to jest tylko takie Steam Early Access, wiadomo, czyli to nie jest dokończona gra, oni cały czas ją tworzą, dodają patche i to właśnie po każdym patchu odrastają drzewa. Ciekawy jestem, jak to będzie w przyszłości, kiedy już ta gra zostanie ukończona i już nie będzie w Early Access, tylko jako pełnoprawna gra. Wtedy jestem ciekawy, czy właśnie jeżeli ktoś zużyje wszystkie drzewa z okolicy, to już będzie miał problem, będzie musiał praktycznie z pół kilometra drzewa sobie przenosić, czy coś takiego. Czy będzie możliwość zresetowania drzew na mapie, w sensie, że wszystkie odrastają. Albo czy będzie taka możliwość, w sumie ja na nią czekam i nie wiem, dlaczego oni jeszcze czegoś takiego nie dodali, jak możliwość sadzenia drzew. To jest takie dziwne, że oni po takim czasie jeszcze nie dodali możliwości... Nie wierzę! Ile ich tam jest? Przecież tu nie mają obozu jakiegoś. Ja pierdzielak, ja się wystraszyłem. Dobra, słuchajcie, ja wezmę te kłody, a wy mnie zostawicie w spokoju, dobra? Ja wezmę swoje, wy tam bierzcie swoje. Nie wiem, idźcie sobie tam zajączki. Polować na zajączki. No ale mi normalnie serce prawie stanęło. Z 7 ich tam było. Masakra, po prostu masakra. O czym ja mówiłem? A, właśnie. Szkoda, że nie dodali jeszcze opcji sadzenia drzew. To by było na pewno fajne. No cóż, może kiedyś dodadzą. Dobra, chyba oni sobie stąd poszli. Gdzie są moje pozostałe kłody? O nie, kurde, chyba już biegnie w moją stronę. Kuźwa, biegnie. Gdzie jest moja katana? Jedzenia mało mam. Czyli mało energii. Chyba muszę wrócić do obozu. Nie to, katana. Jest tu? Chyba się wrócił. No buduj no. Chyba się wycofał. Kurczę, dopiero 19 drzew. No, patyki też muszę zbierać. Poszedł sobie? Ja muszę zobaczyć, ja tu kłód jeszcze nie mam. Nie chcę ich stracić. Kłoda do kłody i będzie gazebo. O, tu są dwie, zacne. O, tu jeszcze leżą też dwie. To dobrze. A, tutaj, dobra, już mam. Ale tu jest tych paproci nawalone, żeby było ładnie, a to tylko ogranicza widoczność i wpierdziela FPS-y zapewne. W obozie też muszę je wyciąć. Dobra, to wszystkie kłody by były? A drzewa można ścinać kataną? Jest tu! Skurczysyn! Chodź! No gdzie do obozu? Zostaw mój obóz! Aż zęby gubi. Nie wierzę! Kondycji nie mam. No patrzcie, pobiła mój obóz i spierdzieliła. No giń! Zostaw mój płot! Co moje, to nie twoje.
A chodź ze mną do obozu. Skoroś ty taka dla mojego płota, to ja cię nie będę oszczędzać. Przydadzą mi się twoje kończyny. Między innymi, żeby odstraszać takich jak ty. Tak. Zaraz, ja tu miałem gdzieś swój odstraszacz. O, jest, jest, jest. O. Taki zacny odstraszacz sobie zrobię. Fajnie wygląda. I głowę jeszcze jedną? Nie, głowę już damy na drugi odstraszacz w przyszłości. Co ty jeszcze tu masz? Nogę, ta? A ty mi nie jesteś potrzebny. To spadaj do wody. Ognisko mogę sobie oczywiście rozpalić. A nie, głodny nie jestem, to mi się nie chce. Dobra, to wezmę. Troszeczkę ogarnę w tym obozie jednak. A to co? Tego nie można ścinać? No co za dziadostwo. Normalnie kosiarka. No ale to, że tego nie można ścinać, to mnie denerwuje. Okej, okay, jaka tam sytuacja jest w ogóle? Kurczę, ja mam strasznie mało kondycji, no może jednak coś w szamie. Pomimo, że nie jestem głodny, muszę odnowić tą kondycję. No, tu sobie powieśmy jakąś tam rybkę. Jakieś tam mięsko na przyszłość. No idziemy rąbać dalej. O, jeszcze minie sobie, minie czasu zanim ja to zbuduję. O, nawet tu mi zniszczyła trochę płotu. Kurczę, kiedyś nie było czegoś takiego, że kanibale niszczyły nasze budowle. To po którymś tam patchu zostało dodane. O, tu mi się chyba jakaś kłoda zaświeciła, czy nie? Nie? To jakiś ślepy jestem. A tu co jest? Jakieś jeziorko? Znaczy jakieś takie mini stawik. Są tu ryby? Chyba nie ma. Ale mogą być kanibale. W sumie ładny tutaj rejon jest. Urokliwe, dość urokliwe miejsce. Dobra, tniemy dalej. Ja chyba to ciąłem kataną. No ale zobaczyłem tam tego kanibala i się wystraszyłem. Więc musiałem przerwać ścinanie. Tylko nie na obóz. Prawidłowo. No i jeszcze to sobie zetniemy. Czemu nie? W sumie i tak nie dokończę tego budować w tym odcinku, więc się zastanawiam, jak zrobić. Albo po prostu w następnym odcinku dalej będę to budował, w sensie ścinał drzewa i budował. Albo sobie po prostu zrobię tak, że przygotuję sobie w tych magazynach poza odcinkiem dość sporą liczbę kłód.
taką, która powinna mi wystarczyć do zbudowania tego. I po prostu w odcinku już będę brał te kłody z magazynów i budował. Piszcie w komentarzach, jak chcecie. No, kłód będzie prawie połowa, ale jeszcze ile patyków? To już słońce zachodzi? Kurczę, muszę się streszczać. Jeszcze te tutaj dwie i kończymy. Jeszcze gdzieś się składa, czy to już wszystkie? Dobra, może sobie później znajdę, jeżeli którąś zgubiłem. A właśnie, dlaczego ja nie ścinam tych długich drzew? Powiem wam, że na zaś. Nigdy nie wiem, na którym mogę się namyśleć, na przykład budować domek na drzewie. Więc mi się ich nie chce ścinać. Dobra, więc no nieźle. W następnym gameplayu sobie to dobudujemy do końca. Bo w tym odcinku to wszystko. Właśnie skończę to budować w następnym, albo sobie po prostu wezmę w tego typu magazynie kłody, uzbieram, albo będę ścinał kłody już w odcinku. Piszcie właśnie w komentarzach, jak chcecie. Okej, ale w tym gameplayu właśnie to wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.